Witajcie kochani na Tarot Esme. Przed nami ogólne czytanie tarota dla zodiakalnych bliźniąt na czerwiec 2023 roku. Drogie bliźnięta, które mają urodziny w czerwcu, życzę Wam, zresztą wszystkim bliźniętom życzę wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Kochani, trzymajcie się ciepło, spełniajcie swoje marzenia. Niech miłość, szczęście, zdrowie będzie Waszym udziałem. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Przygotowałam dla Was talię słów Tarot of the Owls i talię życie z aniołami, z której popatrzymy przesłanie dla Was na ten miesiąc. Kochani, zajrzyjcie sobie po czytaniu do opisu filmu. Tam znajdziecie różne pomocne informacje, które tam umieściłam. Okej, no dobrze. Proszę moje wyższe ja o prowadzenie zgodnie z najwyższym dobrem dla mnie podczas czytania i proszę, by wasze wyższe ja prowadziły was, gdy będziecie oglądać to czytanie w swoim czasie. Bliźnięta. Czerwiec 2023 roku. Co dla naszych kochanych bliźniąt na ten czas? Bliźnięta. Bliźnięta słoneczne, księżycowe, marsowe, wenusowe, ascendentalne. Co dla Was? Kochani, ja tak zawsze mówię, przypominam o tym, że można być właśnie bliźniakiem słonecznym czy księżycowym. Warto sobie sprawdzić, jeśli jeszcze nie wiecie. Też w opisie filmu między innymi jest link do strony, na której można sobie sprawdzić, podając swoją datę urodzenia, wpisując ją tam i miejsce urodzenia, godzinę urodzenia i wtedy wiemy już dokładnie, w jakich znakach były planety w momencie naszych urodzin. Wtedy zawsze warto sprawdzić swój znak również właśnie ascendentu, czy księżyca, czy jeśli chodzi o sprawy uczuciowe, sprawdzić Wenus w waszym znaku, żeby coś więcej na ten temat po prostu wiedzieć, mieć szerszy obraz danego miesiąca. Okej. Bliźnięta. Co dla bliźniąt? Czerwiec 2023 roku. Bliźnięta. Czerwiec 2023 roku. Bliźnięta. Czerwiec. Co dla bliźniąt? Proszę piękny, sąd ostateczny. W przeszłości. Czwórka buław, w przyszłości król kielichów. Co wam będzie pomagać? Król mieczy, wasz król. Co może przeszkadzać? Szóstka kielichów. I rezultat albo rada, 10 kielichów. Ale piękne, macie karty. I z przełożenia karta głupca. No jest nowy początek. To jest no... Wy teraz macie ten czas urodzinowy, więc czerwiec jest takim miejscem, takim miesiącem granicznym, gdzie coś się kończy i coś się zaczyna, prawda? Jest ten nowy początek dla Was. Teraz zobaczmy. O, sama się odwróciła karta. Karta rodziny. Kochani, no jak się sama odwróciła, to znaczy się, że to jest karta dla Was. Czyli ten miesiąc dla bliźniąt jest czasem rodziny i dla rodziny. Zwłaszcza, że w rezultacie jest dziesiątka kielichów, która właśnie o tej rodzinie mówi jak najbardziej. Kochani, ja może zacznę właśnie od czytania anielskiego tutaj, wprowadzę, bo ono tutaj bardzo pasuje na początek. Anioły proszą nas, abyśmy pamiętali, że nie jesteśmy członkami tylko ziemskiej rodziny, lecz także duchowej. Nasza duchowa rodzina opiekuje się w tej chwili naszym ziemskim życiem. Najpiękniejszą wspólnotą, która istnieje we wszechświecie, jest rodzina.
Bóg i anioły proszą nas, abyśmy wiedzieli, że jesteśmy częścią wielkiej Bożej rodziny, która jest jednością wszystkich istot żyjących w każdym wymiarze. Mocą rodziny jest wspólnota. Pozwólmy Bogu na kochanie nas. Zwróćmy teraz szczególną uwagę na rodzinę. Pamiętajmy, że naszą rodziną są wszyscy ludzie. Nasi bliscy bardzo potrzebują naszej obecności. Pomyślmy nad wzięciem urlopu, poświęceniem czasu rodzinie. Zaufajmy swojemu sercu. Nadszedł czas uzdrowienia rodzinnych relacji. Porozmawiajmy ze swoimi ukochanymi szczerze i z miłością, a odnajdziemy prawdziwe szczęście we wspólnocie. Czy jest ktoś, z kim nie rozmawialiśmy od lat? Czas przebaczenia i wspólnoty pojawia się teraz w naszym życiu. Jeśli nie mamy jeszcze rodziny, przygotujmy się na przyjęcie nowej roli. Afirmacja na czerwiec dla Was. Jesteśmy częścią całości. Jesteśmy częścią w rodzinie światła i miłości. Kochani, piękna energia. Piękna energia, jeśli by chodziło, bo tutaj oczywiście bardzo różne osoby spod znaku bliźniąt mogą obejrzeć ten film, więc mogą być to bliźnięta, które na przykład po jakichś trudniejszych wydarzeniach zaczynają układać sobie na nowo życie rodzinne, prawda? Życie uczuciowe, życie rodzinne. Mogą to być bliźnięta, które na przykład, bo jest karta głupca, też może mówić o pojawieniu się potomka, też dla niektórych bliźniąt. Bo tu jeszcze pod spodem macie dziesiątkę denarów, to już w ogóle to jest bardzo rodzinny rozkład. Jest to nowy początek, nowa możliwość, nowe spojrzenie na życie, ale właśnie pod kątem rodziny, pod kątem wspólnoty. Dla niektórych może to być na przykład też bardzo często też taką wspólnotą, tak jak zresztą tutaj na początku było powiedziane, że to może być, że nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o rodzinę biologiczną, że mogą to być wspólnoty różne, w których uczestniczymy, czyli w sprawach zawodowych, czy w towarzyskich, czy związanych z waszymi pasjami, hobby, to też tu właśnie takie łączenie się, takie wzajemne zrozumienie, dogadanie się. Ja mam też tutaj takie poczucie, bo główną energią tego miesiąca dla Was jest karta sądu ostatecznego. Mam takie wrażenie, że wiele osób spod znaku bliźniąt po prostu przebudzi się do działania, uświadomi sobie, jak wiele na przykład traci przez jakieś swoje jakieś no, fochy, czy jakieś, no, często tak jest, że ludzie dopóki czegoś, znaczy no, dopóki się nie przebudzą, dopóki jakaś sytuacja ich nie przebudzi, to czasem marnują różne szanse na to, żeby w życiu było lepiej. Bardzo często jest tak wtedy, jeśli upieramy się przy jakimś sposobie realizowania czegoś, gdy nasze ego bardzo mocno wchodzi i no, zaczyna prowadzić. W momencie, gdy zaczyna prowadzić duch, zaczyna prowadzić serce, otwieramy się na szersze pojmowanie i na szersze zrozumienie. Tu jest szansa na uzdrowienie. Dla wszystkich bliźniąt, które mają jakieś problemy, czy rodzinne, czy jakieś właśnie międzyludzkie, czerwiec może być takim czasem, gdzie ludzie się po prostu dogadają, gdzie nastąpi takie właśnie uzdrowienie relacji, oczyszczenie jakiejś nieprzyjemnej atmosfery, która była wcześniej. Myślę, że może to być też taki czas, w którym już nawet wcześniej mogły być, bo mamy w przeszłości mamy czwórkę buław, więc już wcześniej tutaj mogło dojść do jakiejś zgody, ale też do takiego lżejszego spojrzenia na sytuację, bo w czwórce buław to ludzie przestają się tak nadymać, przestają być tacy pryncypialni jacyś i właśnie ta luźniejsza atmosfera, takie spojrzenie na drugą osobę właśnie jako kogoś takiego pobratymce właśnie,
taką rodzinę właśnie tutaj, no to jest to pięknie pokazane w tym czytaniu, daje szansę właśnie na takie przebudzenie się i odzyskanie swojej mocy. To jest właśnie powrót do takiej swojej mocy w tym miesiącu dla Was i to bardzo pięknie się pokazuje. W karcie przyszłości jest król kielichów, więc może to być Wasz partner, partnerka, prawda? Ktoś, kto sercem może właśnie do Was tutaj wychodzić, z kim ta relacja może się poprawić. Oczywiście też król kielichów może oznaczać, że żebyście Wy też właśnie z tym sercem i z taką dojrzałością emocjonalną wychodzili do innych, z takim zrozumieniem, z takim właśnie, król kielichów to jest taka energia, gdzie jedna osoba przytula drugą i mówi, wszystko będzie dobrze, poradzimy sobie. To jest właśnie w tym kierunku to idzie. Więc czy by to była Wasza reakcja na jakąś sytuację, czy ta karta może też oznaczać, że właśnie w tym czasie ważną osobą może być dla niektórych bliźniąt, ktoś spod znaku, który król kielichów sygnifikuje, czyli znaki wodne, ryby, rak lub skorpion. Też osoby spod tych znaków mogą być w tym miesiącu dla Was ważne. Ale przede wszystkim, tak jak mówiłam, to jest właśnie takie przejście i spojrzenie poprzez serce, dzięki tutaj tej zgodzie, dzięki jakiemuś wybaczeniu, przebaczeniu, uzdrowieniu jakiejś sytuacji. W karcie na pozycji, co może Wam pomagać, jest król mieczy. To jest Wasz król, król trygonu powietrza. A król mieczy jest wspaniałym obserwatorem. I jeśli chodzi o emocje, to on tych emocji po prostu nie pozwala sobie wchodzić w te emocje, ale rozważnie patrzy na konkrety i podejmuje decyzje, patrząc też z wyższej perspektywy na całą sytuację. Ja myślę, że Wy właśnie będziecie, patrząc właśnie z tej wyższej perspektywy, widząc też wyższe dobro wszystkich, też podejmiecie odpowiednie decyzje, które będą Wam po prostu pomagać. Też jest to karta, która z jednej strony mówi, żeby trzymać się faktów, trzymać się konkretów, trzymać się umów. I to też może dawać szansę na ten nowy początek w porządku, prawda? Na ten nowy porządek w Waszej sytuacji. Więc tu jak najbardziej to takie właśnie podejście od strony też właśnie rozumu i jasności myśli może być bardzo, bardzo pomocne. Też oczywiście król mieczy może być jakąś konkretną osobą, która na przykład Wam doradzi, która powie Wam, bo też w król mieczy czasami się, oprócz tego, że jest to Wasz król, prawda, też może się dla niektórych z Was pojawiać lekarz, prawnik, ktoś, kto jest uznawany za jakiegoś specjalistę, autorytet w jakiejś dziedzinie, więc dla niektórych też przy tym wszystkim, że dla bliźniąt, które chorują i oczekują uzdrowienia, to też właśnie w tym miesiącu może się znaleźć właśnie osoba, która właśnie naprowadzi na dobrą diagnozę i pomoże właśnie doprowadzić właśnie do tego uzdrowienia. Więc też w ten sposób to może być pojmowane. To jest czytanie ogólne, więc ja tutaj pokazuję różne opcje, które karty pokazują. Ale tak jak mówiłam, to też jest Wasza droga, czyli podejście od strony tutaj intelektu, ale takiego bardziej na takiej zasadzie, żeby spojrzeć z szerszej, wyższej perspektywy, żeby te decyzje, które będziecie podejmować, żeby to były mądre decyzje. Nie takie ad hoc i gdzieś nasączone właśnie emocjami i tak dalej, tylko właśnie takie idące, płynące właśnie z Waszej wewnętrznej mądrości. Co z drugiej strony tutaj może Wam, kochani, przeszkadzać? Tu mamy szóstkę kielichów.
Szóstka kielichów w negatywie może czasami, bo tutaj no, to jest na zasadzie, co może przeszkadzać, to tak jakby czytać odwróconą szóstkę kielichów. Czasami może się pokazywać jakiś taki większy sentymentalizm z waszej strony, prawda? Że gdzieś tam możecie zbytnio wracać do przeszłości, szukać jakichś rozwiązań po staremu. To bym bardzo na to uważała. Tu właśnie trzeba patrzeć po nowemu. Tutaj trzeba tak bardzo rzeczowo podejść do tematu. I żeby później właśnie można było delikatnie sercem otworzyć już i działać właśnie z miłością dla siebie, dla innych, dla rodziny, to najpierw trzeba podjąć konkretne decyzje, trzymając się właśnie faktów. Tu ta szóstka kielichów w negatywie, ona może dawać wam takie poczucie, że troszeczkę tkwicie w przeszłości. I powiem wam tak, te bliźnięta, które będą potrafiły tę przeszłość zamknąć za sobą, to te zrobią największy postęp w tym miesiącu i najlepiej dla nich po prostu życie się potoczy. I będą miały największą szansę na uzdrowienie i scalenie czy rodziny, czy grona przyjaciół, czy grona takiego zawodowego i tak dalej. Ja bym powiedziała tak, nie wracajcie do przeszłości, nie wracajcie też do jakichś rzeczy, które się wydarzyły kiedyś, które mogły być przykre. Tu właśnie tego typu podejście, ono może tylko was zatrzymywać w drodze do tego uzdrowienia. Myślę, że tu lepiej by było, żebyście bardziej tak harmonijnie popatrzyli na swoje życie i już nie wracali do tego, co było złe. Nawet właśnie, zwłaszcza jeśli by to chodziło na przykład o wybaczenie komuś, powiedzenie dobra, było tak i tak, okej, ja ci to wybaczam, masz czystą kartę, masz carte blanche, prawda? A wracając z powrotem, albo ty coś tam, albo ty kiedyś, albo ty zawsze, albo ty nigdy, no to w tym momencie nie, to uzdrowienie, no, nie będzie miało takiego pełnego potencjału, takiej szansy właśnie. Nie będzie takiej pełnej szansy na to uzdrowienie. A w rezultacie jest 10 kielichów, więc to jest właśnie ta rodzina, ta szczęśliwa rodzina. To jest ten moment, w którym wszystko jest tak, jak trzeba, kiedy czujemy, że jest dobrze. No i jest to takie właśnie prawdziwe scalenie, dogadanie się. To jest po prostu karta spełnienia. Jako rada 10 kielichów też będzie radzić, żeby właśnie otwierać się na inne, znaczy na drugą osobę w rodzinie, prawda, i na takie właśnie pojednanie. Na wybaczenie, na spojrzenie z tej wyższej perspektywy, ocenienie, ale później też obdarzanie miłością, bo będzie to prowadziło do obdarzenia miłością. Suma summarum, po już takim dokonaniu oceny wypadkową tego, będzie właśnie taka dojrzała miłość, takie prawdziwe szczęście, czego wam, drogie bliźnięta, bardzo serdecznie życzę. Życzę, żebyście poczuły tę rodzinę, poczuły tę jedność, bo jedność wspólnoty. I tak jak było tutaj w czytaniu anielskim, że tutaj nie chodzi tylko o tę rodzinę biologiczną, ale też o rodzinę nas wszystkich jako jedno. Żeby patrzeć na ludzi, nie oceniając, nie negując, a może bym tak powiedziała. I też na przykład patrząc szerzej, coraz bardziej szerzej, bo mamy rodzina, potem mamy na przykład blok, w którym mieszkamy, potem mamy ulicę, na której mieszkamy, potem miasto i tak dalej, region, państwo, kontynent i tak dalej, można tak rozszerzać, prawda? Rasy.
Tu chodzi o to, żeby się przebudzić, że wszyscy jesteśmy jednym i że musimy się szanować i w jasny sposób na siebie patrzeć. Wtedy ta miłość będzie, ta nasza energia, kochani, ona po prostu podnosi energię całej planety i my bardziej dążymy do prawdy i my bardziej budzimy się, to tym piękniejsza energia jest w ogóle na całej Ziemi. I coraz lepsze rzeczy na tej ziemi po prostu mają szansę się dziać. Drogie bliźnięta, życzę Wam cudownego czerwca. Trzymajcie się ciepło, piszcie w komentarzach, jak Wam czerwiec mija. Jeszcze raz życzę Wam wszystkiego, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Trzymajcie się ciepło. Pa!